zrobił. Pokazaliśmy hard ducha. Zrobiliśmy to dla siebie, dla mnie. Dla mnie i dla Kamila. I daliśmy z siebie wszystko, ale to było istne szaleństwo. Dobra, chłopaki, alternator, skrzynka elektryczna, wahacze, położki. Bezdroża są numerem jeden, jeśli chodzi o organizację, przygotowanie odcinków specjalnych i zaangażowanie ludzi w to, co robią. Oni to czują, oni tą pasję pielęgnują, kochają i to tworzą. To jest coś niesamowitego. Ta edycja była bardzo, bardzo ciężka w porównaniu do poprzedniej. Musieliśmy się wspiąć do granic swoich możliwości. Myślałem, że nie ma u nas takiej granicy. Po nocce, gdy nam się wahacz urwał, byliśmy na 10 miejscu. Powiedzieliśmy sobie, że dzisiaj ta sobota może będzie bardziej szczęśliwa. Nie będziemy odpuszczać, po prostu pojedziemy dla siebie na maksa, tak jak potrafimy, najlepiej.
Tata przez ostatnie 2 lata naprawdę nabrał większego zaufania do mnie przede wszystkim. Strasznie odważnie jeździmy, zauważyłem. Chyba przekraczamy już taką granicę, której nie powinniśmy przekroczyć. Wiedzieliśmy, że nie mamy szans na pudło, ale walczymy do końca. Po prostu to nie jest tylko motto, to jest nasz charakter. Pierwszy raz w życiu zdarzyło mi się, żeby tak ciężkie OS-y jak 2 ostatnie trawersy pokonać bez hamulcy. Chcieliśmy pojechać wszystko na maksa. To się udało. Nigdy Bartek się nie zdarzyło, żeby po ostatnim etapie, żeby była taka cisza, nie? U nas w samochodzie. Emocje opadną, to były, wiesz, ostatnie zawody w tym roku. Zimą będziemy mieli co opowiadać przy kominku tak rodzinnie. I to jest chyba fajne w tym wszystkim. Chyba najważniejsze. Najważniejsze jest w tym wszystkim to, że mam taki zajebisty kontakt z synem, wiesz? To jest najważniejsze.